Siema wszystkim z tej strony Soła, to jest hucznie zapowiadane przez księdza Natanka Diabolo 3. Dobra, ja już tu trochę pomęczyłem tą grę, ale zaczniemy od początku. Muszę sobie chyba... O kurczę, tu mi się przesuwa wszystko, ustawiamy. Muszę sobie zrobić chyba... O, nową postać, Create. I ja będę grał, jak widzicie zresztą, mam szatę. Szatę maga. Przygotowałem sobie, żeby się lepiej wczuć w klimat tego... tej szatańskiej gry i nazwę się, sorry, bo muszę znów do klawiatury się dostać, Jasiu Create Hero. Ciekawe, czy ktoś wpadł na taki nick, oczywiście wolny, i żeby nikt mi nie podbierał ników w nowych grach, bo się zdenerwuje potem. Dobra, i chyba klikam start game, chociaż oczywiście wcześniej coś mi tam nie szło. Jak kliknąłem start, to nie było do końca, to nie był do końca taki start, chyba public games miałem kliknąć. A może nie. Zobaczymy zaraz, czy się uruchomi, czy się nie uruchomi, bo tutaj jakieś dziwne akcje się dzieją w tej becie. I coś z serwerem się nie chce łączyć. Jak zmienicie język na polski, to w ogóle wam się gra przestanie włączać. O właśnie. No nie wiem, o co chodzi, ale kliknijmy public games, join game i może to będzie działało. O, wiedziałem. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. O. Tu jakieś typki. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo czemu mi nie ma jakiegoś intra, tak jakby brakuje, no brakuje intra w początku gry, ale jakaś gwiazda spadła, jest tutaj pełno ciał. To są jacyś inni gracze z tego, co rozumiem, bo mają dość dziwne imiona, ale jak poprzednim razem grałem chwileczkę, żeby, ogólnie grałem po to, żeby sprawdzić, jakie są ustawienia graficzne, żeby mi nie rwało gry i tak dalej, jak zacznę nagrywać. O kurde. Pam, pam, pam. Jak naciśniecie shift, to możecie strzelać w jakie chcecie miejsce. Nie trzeba mieć celu żadnego. To się może przydać czasem. O, Gate Crusher Achievement. No, i jak ostatnio grałem, to powiem wam, że oni poznikali mi ci moi koledzy. Nie wiem czemu właściwie. O, a ten co mi mówi? Dobra. On mi powiedział, że muszą palić ciała, żeby nie wstali z tego. Zmarłych oczywiście, nie? A tu poprosiłem księdza, żeby mi dał błogosławieństwo. To jakiś sprzedawca, ale jestem biedakiem, więc nic od niego nie kupię. Jestem teraz w mieście. Nie wiem na razie na jaki... W zasadzie to działa, ale mam pokazane na minimapie, że muszę wejść tutaj. Kurde, bo oni za mnie gadają, no i nie mogę się wczuć tutaj w klimat. O. Ale czuję się teraz. O, będziemy bronić miasta. Muszę z kapitanem Rumfortem pogadać. To idziemy gadać z kapitanem Rumfortem. Oczywiście oni już pogadali za mnie z kapitanem. Ja nie wiem, jak to odłączyć, jak mogę... Jak mogę ich odłączyć z tego? Mogę wyjść jakoś. No bo oni za mnie robią questa, ja nie chcę. Czekajcie chwilę, leave game. Ciekawe, czy jak wyjdę z powrotem, to oni będą. Resume. Zobaczymy, bo ja bym chciał sam robić na przykład tego questa, żebyśmy sobie mogli o tym porozmawiać tutaj. Żebym się wczuł w klimat Diabolo. Nie po to się ubierałem, żeby mi teraz, kurde, kolesie biegli i całą przyjemność z gry odbierali. No. Hello. Ach, wiecie co, chyba mi się udało. Powiem wam, jakieś dziwne akcje tu się dzieją. Dalej ci kolesie tu są. Mam z kimś gadać. Tu... Aha, mam z kapitanem pogadać. Przy bramie. No ale znów jestem z tymi typami, z którymi nie chcę być. Oni mi będą mopki zabijać i biegać strasznie szybko. No nie, i pogadali z nim. Oj. Powiem wam, że średnio mi się to podoba. No czemu muszę grać z jakimiś kolesiami, z którymi wcale nie chcę grać? Chciałem z kapitanem pogadać, żeby mi na przykład powiedział, o co chodzi. O, mam level.
I zauważyłem, że mam jedną broń i drugą broń, tak? I koniec. I jak teraz sobie wezmę to, to już po prostu to mam. Najwidoczniej na tym polega gra Diabolo. Że twoi koledzy robią za ciebie questa, a i masz do wyboru tylko jeden czar, jak dostajesz level, ale spoko. I jeszcze do tego mam jeszcze auto-aima. No ale nic, dobra, gramy dalej. No, przebrałem się już za tego. Za maga. Dociągnę to Diablo. O. Mana mi się kończy. O, tunika. Ciekaw jestem, czy... O, rękawiczki. Na tunika, na cycki. I co to mogę wziąć? A, sikierki nie chcę, bo sikierka jest słaba. No, na razie chyba trzy rodzaje czy cztery rodzaje potworów tutaj widziałem. Jedne to są te grubasy, które właśnie uderzam. A te słabsze to są takie słabsze, najsłabsze. Jest jeszcze takie coś, co żyga, nie wiem co to. Nie wiem, czy to ten grubas. Jestem ciekaw, czy oni ten sam gold zbierają, czy ja im podkradam. Założę się, że... Znaczy, musi tak być, że oni pewnie swój gold widzą i swój loot mają. Żeby się nie popłakali, że im ukradłem. No. Oczywiście moi koledzy mnie zostawili, wskakują do dungeona. Nie można się grą nacieszyć, bo wszystko mi... O, i wszystko mi pozabijali. Mogę tylko złoto pozbierać. To jest zabawa w zbieranie złota. Diabolo. O, i gadki jakieś. Inwentory. Gadki. My ally has left. O! Super, super. No i dobrze, niech spada koleś. Mam nadzieję, że wszyscy sobie wyjdą z gry. I będę mógł sam zagrać. I kurde, nikt mi nie będzie questów kradł. Znaczy nie kradł questów, tylko po prostu kończył gry, zanim się zacznie. O, ten też chyba wyszedł. No niech wychodzą. Jest jakaś piwnica. Zbieramy złoto. Jakiś potwór. Ten jest questowy. Znaczy to jest bonusowy quest. Muszę jakiś wred monster zabić. Cokolwiek to znaczy. I inwentory. O, i mam taki łuk. I teraz chyba jak ten łuk wziąłem, to moje czary są mocniejsze. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że czary są mocniejsze jak się łuk bierze, nie pytajcie mnie, ale tak właśnie jest. Myślałem, że będę musiał z różdżką latać, coś takiego będzie fajnie. A to jednak z łukiem się lata, magiem. Pewnie jest to typowe dla serii Diablo. Grałem kiedyś w Diablo 1, pamiętam, straszne cheaty tam były. To była jedna wielka gra dla cheaterów. O, i teraz wyjdą pewnie z ziemi, wyskoczą. Go do macnego? No, wiedziałem. Standard. Nie ma gier. No. Właśnie, bo ja w sumie sam na nie idę. Ten koleś jest w moim tym, w moim teamie. I on mi powinien pomagać teraz. Jak go nie ma przy mnie, to a te moby są mocniejsze, bo jesteśmy razem na tym. Wiecie, jesteśmy razem w grze, więc moby są mocniejsze. A jak biegamy osobno, to moby są mocniejsze, a ja je muszę sam zabijać. O, dokładnie o to mi chodziło. Ten jeden koleś, drugi, bo nas jest dwóch kolegów, powinienem mieć w grze. Gdzieś został, chyba w mieście daleko. Ale masakruje wszystkich. Teraz to padają jak muchy. Dobra. O! O, potionka. No, zabił tego potwora bonusowego. O, Old Masters, a ona dostała level, tylko co, gdzie ja ten level sobie dodaję? Tu? Nie.
Skills jakieś? O, dokładnie. Wiedziałem, że mam skills. Mam teraz taki inny skill. I będę mógł walić prądem. Z łuku. Będę mógł walić prądem z łuku. Diablo 3, najlepsza gra. Max z łukiem. O, zobaczmy, co tu mamy. Jakąś tunikę. Tam ma 5 armora, to sobie ją damy. No i nie wiem. Mam różdżkę, ale po co mam brać różdżkę jak z łuku, nie? Nie rozumiem tego systemu jeszcze, ale może... To musi mieć jakiś głębszy sens, a ja pewnie nie wiem, o co chodzi. No. Tych magów to ja teraz załatwiam. Popatrzcie. Na strzała wszystko leci. Słyszałem, że ta kampania jest strasznie fajna. Znaczy taka klimatyczna. Nie wiem, nie wiem co ten, bo to jogurt mówił, a on ma dziwne... Pewnie łaził przez pół godziny trawę, oglądał jak, o, jak tu się trawa rusza, jak ja biegnę i on... O, zajebista trawa. Takiej trawy jeszcze w żadnej grze nie było, nie? I potem ogląda jakieś chmury, kurde, krzaki i się podnieca przez zamiast grać. Więc nie wiem, czemu mogę zaufać, jeśli chodzi o ocenę fabuły tej gry w tym pierwszym akcie, bo niby jest bardzo klimatyczny. O kurde, skończyło mi się moc. A, jak mi się moc skończy, to mogę z łuku strzelać. Niezłe. A, i ten koleś wlata bez nóg. Jest mój kolega się znalazł. No nic, ale w sumie... O. Rumors of torture and worse grow every day. What has happened to Tristram and its king? I once thought Leoric a great man, but it seems I was deceived. We all were. He sends our meager army against Westmarch on the morrow. What will become of us? My ally has left. Jakiś król Tristan czy coś takiego? Kazał. Co on kazał? Zaatakować jakąś armię? Kurde, nie wiem, o co chodzi do końca. Checkpoint. Chyba zrobiłem questa, ale nie wiem. Idę dalej. Właściwie na questach tutaj nie powinniśmy się skupiać, bo to jest przecież Diablo. Tu się tylko bije, bije. I bije jeszcze raz, nie? Co to za kurde, jakiś demon? Co ten demon tam kombinuje? Chodź tu do mnie. Ojoj, on robi dziurę w ścianie. I co? I umarł. No nie był to jakiś... O... Łuk płomieni. Tu złoto, złoto, złoto. Jakieś ciało. Beczka. Beczki, rozwalanie beczek to jest taki... Klasyczna rzecz po prostu. O. Tu mi jakieś rękawiczki regenerują życie. No. I ten łuk jest lepszy. Maczuga nie, na cycki coś też nie. Inwentory chowamy, idziemy dalej. Bo to jest Diablo 3, tu trzeba przejść naprzód. Na szczęście moi koledzy z gry już wyszli. I teraz mogę samemu zajmować się questem. No. Wracamy chyba do miasta. Do nowej Tristanii, czy co jak ono się tam nazywa, i do kapitana. She won't give up on the idea of rescuing her uncle. Nor should she. I will help her find him. No, nieźle. Kapitan się boi. I have a new ally in my group. No, o kurde. My enemies gain strength as well. Dwóch kolesi. Ja i koleś na 9 levelu jeszcze mi powiedzcie. Let us search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Dobra, musimy znaleźć klucz do jakiejś katedry. Stajemy tu, the old... Dobra, i idziemy do ruin. Tam gdzieś w ruinach. Co ma być? Aha, klucz do katedry. Here, let me open the gate. A, widzicie, pojawiła się ta Lia. Adria was my mother, but I ja teraz idę dalej. She died when I was very young. I was raised by Uncle Deckard. What about your father? I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons.
Jakiś Tristian, jakieś demony. I podziemna dziura w ziemi. Znaczy dziura w ziemi. O, i koleś się na mnie teleportował jakiś. No nie, na dziewiątym... Typo na dziewiątym levelu pewnie jednym... O kurde, jakie mocne się zrobiły te moby przez niego. A nie, dobra, to ten jeden. Co to było? Jaki koleś, ale na pieprza. No i ja chcę znów sam grać, to mi wrzuciło to pet. Typa jeszcze na dziewiątym levelu. Dobra, klucz znaleźliśmy. Aiden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. No i ten mi znów kurde ucieka koleś. Jakimś karabinem ty wybiega. Pamparam. Nie rozumiem kompletnie tej fabuły, o co chodzi, bo nie było tego jakby intra, nie czaję, jakiś Tristan. Hej, wujek czy coś, gdzieś tam zniknął. A to w ogóle klucz był od jej matki, nie wiem co, jej wujek był księdzem. Kompletnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale tak jak już mówiłem, w Diablo nie chodzi o fabułę, tylko tu trzeba bić i expa klepać. Dlatego... Continue, aha. Musgrave. Miałem tego, nie wiem, czy ja questa zaakceptowałem. Oj, muszę wyjść z powrotem. Czy nie? Czeka na mnie ten koleś. Nie, nie czeka. On jest taki, kurde, na dziewiątym levelu, to on wszystko załatwia sam, nie? A mi też całkiem nieźle idzie, powiem wam tu. Nie mogę czuć się słabszy od niego przecież. No i schodzimy do Diabolo chyba. O, a żeśmy zeskoczyli. No kurde, koleś szybko mi przez ciebie będzie się tu teleportancjonował. No i co teraz? Oczywiście koleś będzie kurde tak zapieprzał, że całą grę zepsuje mi całą grę przyjemność z gry, bo wszystko ominie. Ale nie bije tak, jakby był kurde 6 leveli wyżej ode mnie. Jestem ciekaw, czy ten poziom trudności jest jakoś dla niego inny. Nie mam pojęcia, jak oni to tutaj wymyślili. Wziąłem jakąś tarczę. Dobra, zabijam. Też chcę coś pozabijać, nie? A nie, że typu wszystko za mnie załatwi. A, big mushrooms. Bierzemy big mushroomy i idziemy dalej. Idę dalej tu. Jazdę ma z tym swoim karabinkiem. O, rozwalmy to. Zobaczmy, na kogo spadnie. Mam nadzieję, że nie na mnie. Mogliby zrobić taki motyw, że w pewnym momencie ciągnę i to spada na mnie. Jakiś szajs. O kurde, węże mnie dzikie zaatakowały. Oj, mam jeden defensywny skill. Accept. Close. Teraz jak go chcę użyć, to klikam jedynkę. No jakby ktoś nie wiedział. Jedynkę na klawiaturze. Oczywiście wszystko za mnie załatwia mój kolega. O, może na niego zrzucimy tego, lampę. A, już myślałem. Myślałem, że wyjdzie z serwera. O, teraz na niego spuścimy. Nie, kurde, nie trafiliśmy. O, jaki grubas. Level dostał? Jedziemy prądem, też się do czegoś nadajemy tutaj. O, i prądem. No wal do nich, koleś, bo mi kurde życie zabierają.
Achievement Cop, Elite Kills. Nie wiem za co dostałem ten achievement, ale dostałem jakiś achievement. O, a tu mam coś, dostałem. Pass. No nie, nic nie widzę. Jak mam tutaj? O, pas, piątka. O, ten pas jest jeszcze lepszy. Pas dostałem. I taką na cycki, taki coś. A coś więcej mogę zebrać? Dobra. Nie wiem, czy mi się inwentory skończyło, czy co, bo mam pełne dość. Koleś tu jest? No, bijmy ich. Wydaje mi się, że oni są właśnie tacy silni, dlatego że mój kolega ma wyższy level. Znaczy, w sumie daje sobie z nimi radę, spoko. O, ale w sumie ładnie z tego łuku nawalam. Łuk mi ładny przyszedł, no i co to są? Wszystko się w sumie rozwala z tego, co widzę. Więc technicznie, graficznie to jest nieźle zrobione. O, event the... Attention. Co to jest? Press accept to be... A dobra, zaakceptujemy. Nie wiem, co się stanie. Gdzieś mnie ma przenieść. Do jakiegoś, na jakiś event specjalny. Co to są za buty? Takie buty to ja też mam. Szajs. I can't join up with the others until they have finished their work. So, the event is currently in progress and you must... Aha. Co się stało? Nie wiem, co się stało, ale chyba jest ten event, w który chcemy wejść. Teraz oczekujemy na niego. No, a ja kontynuuję i co? O, ale fajne, coś się stało. Kurde. Diabolo. No to ładnie. A to on rzuca takie coś na ziemię, to chyba mój koleżka. No. Checkpoint. O. Fajnie, zbieramy szajs z ziemi. Cały ten syf. O, uratowaliśmy jakiegoś dziada starego. I learned of this secret passage through old maps I found. To co, idziemy, co? Koniec. No to dobra, wracamy do New Tristani, coś tam. O, i mamy pogadać z typu. A, bo dziadek wrócił. Rzeczywiście mieliśmy uratować dziadka. Ale z nas bohaterzy. Our time is running short. What can you tell me about the fallen star? Not much, I'm afraid. Dziadek siedział w dziurze i coś nam nie opowie o spadającej gwiazdce. Czyli gwiazda jest znakiem tego, że już to już koniec z nami. Oho, ho. Dobra, gadamy z dziadem. No i mi będzie przewijał tekst. No ty co za ty? No niech mi kurde. Aj. Dobra, on chyba wie gdzie iść, bo tam jest jakaś strzałka na północ. No i z jakimś typem działać. Znaczy gadać. Znów mi wziął typ questa, nie wiem kompletnie o co chodzi. Poryte to jest. Nie wiem co za deweloper to wymyślił, żeby kurde na początek gry wpuszczać ludzi nieznajomych razem. Ja kompletnie nie wiem o co chodzi. Jaka jest fabuła tego wszystkiego i tak dalej. O, on nas wykiwał, czy co? Nie, nie. Już myślałem, że koleś nas chciał podpuścić i zabić. Ale jednak nie.
Piąty level. Forgive me. My ally has left. Tadrig, help me. I co? O kurde. Strzelamy Mira Aemon. No, dajemy w nią. Piękna sprawa. Dobra. One favor I must ask of you. Do you know where Leoric's crown is? I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow.